Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Przychodzę do Was z bardzo, bardzo szybkim strojem dnia, bo się mega, mega spieszę. Zaraz wychodzę, będę miała, myślę, bardzo miły dzień, ale też taki pracowity, bo jadę się spotkać z kilkoma osobami, plus zrobić dla Was zakupy, bo złożyłyście kilka zamówień, więc dzisiaj chcę je zrealizować. No więc to będzie dosyć intensywny dzień. Mam nadzieję, że pogoda mi dopisze. Jest teraz gdzieś godzina przed 12, no i ja już powinnam wychodzić. Więc chciałam Wam pokazać, jak jestem ubrana. Dzisiaj jest 14 luty, czyli walentynki. Chciałam, żeby ten strój był taki bardziej romantyczny, elegancki, ale też taki dziewczęcy. No, chciałam jakoś tak wyjątkowo ładnie wyglądać. Ja bardzo rzadko zakładam spódnicę, a dzisiaj mam na sobie właśnie spódnicę, także zaraz zobaczycie jaką. Więc zacznijmy od góry, co mam na sobie. Na sobie mam bluzeczkę na 3/4 rękaw. Jest to bluzeczka z Zary. Ona jest taka fajna, bo jest luźniejsza, jest bardzo miła w dotyku i fajnie się ją nosi. Z tyłu ma zamek, którego nie lubię, bo zaczepiam często włosami o niego i tego nie lubię w tej bluzce, ale no niestety jakiś minus musi być. Makijaż zaraz Wam pokażę, co do biżuterii. Mam oczywiście pierścionek zaręczynowy oraz taką fioletową kulkę z kwiatkami. Chciałam, żeby mój strój był stonowany, ale z jakimś akcentem kolorystycznym. Tak więc ta kuleczka z fioletem. Idąc niżej, mam na sobie spódnicę białą z taką jeszcze jedną falbaną. Jest to bardzo, bardzo ciepła spódnica, więc nie będzie mi zimno. Oczywiście pod spodem mam rajstopy. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o dół. Spódnica była kupiona jakieś 8 lat temu w jakimś chyba lumpeksie, z tego co kojarzę, także ona już ma naprawdę wieki. Buty, muszę pójść po buty. Dobra, są buty. Dzisiaj buty na sobie będę miała takie takie szaro-fioletowe z okrągłymi końcami. Chciałam, żeby ten fiolet też się pojawił właśnie w butach, a te buty są takie słodkie, właśnie dziewczęce, więc postanowiłam je założyć. One poza tym, że są naprawdę fajne, to są, tak z wyglądu, to są dosyć ciepłe i naprawdę grzeją. Jak jest wiosna, lato, to ciężko mi je zakładać, bo są naprawdę cieplutkie. Poza tym są mega, mega wygodne. Być może to dlatego, że wzięłam sobie o numer za duże, bo wzięłam sobie numer 29, a ja noszę numerację 27-28. Więc są numer za duże, ale ale wtedy nie było w sklepie chyba mniejszego, a stwierdziłam, że u mnie to i tak bez różnicy, bo i tak nie chodzę, więc mi nie spadną. No oczywiście nie widać, że mam za duże buty, bo tak co to kupowałam sobie 30 coś. No ale buty są naprawdę, myślę, bardzo sympatyczne, więc to są buty. Zbliża się to już do Was. Jeżeli chodzi o torebkę, to będę miała ze sobą tą szuperkę, taką moją małą, którą pokazywałam Wam w ostatnim stroju dnia. Nie chcę mi się już ją brać, bo jest strasznie ciężka, bo załadowałam ją jakimiś gratami, które muszę ze sobą wziąć. Także no.
Także nie będę ją Wam tu teraz pokazywać. Jeżeli chodzi o ten wisiorek, to chciałam, żebyście go zobaczyli w przybliżeniu. To wisiorek, który ma w sobie takie fioletowe kwiatki. Naprawdę jest przeuroczy. No i jeszcze makijaż. Na twarzy nie mam podkładu, nie mam bronzera, nie mam różu, nie mam tak naprawdę niczego oprócz odrobiny korektora na niedoskonałości oraz bazy Pore Professional z Benefitu na nos i tutaj policzki. Dlaczego nie mam dzisiaj podkładu i twarzy zrobionej? Po prostu ja jestem po chorobie i moja twarz postanowiła mi się zbuntować i powiedziała mi, że sorry, nie przyjmuję od ciebie na jakiś czas żadnych podkładów. Po prostu podkłady w tym momencie wyglądają strasznie na mojej buzi, mimo tego, że robię peelingi, mimo tego, że mocno nawilżam twarz, to po prostu jakaś dziwna masakra. Więc w ten weekend chcę doprowadzić trochę twarz do porządku, żeby ją zregenerować. No i nie mam podkładu, daję tej twarzy oddychać i odpocząć, że tak powiem. Także nie mam nic na twarzy, a jeżeli chodzi o oczy, to oczywiście oczy są zrobione. I oczka wyglądają tak. Jest to makijaż wykonany w 100% matowymi cieniami. Akurat tak się złożyło, że są to cienie z firmy Kobo. Bardzo lubię zresztą cienie z Kobo i uważam, że to chyba ich taka perełka. I najlepsze rzeczy z Kobo to właśnie cienie. No, i to było w sumie tyle, jeżeli chodzi o strój dnia. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że dacie mi kciuka w górę za ten filmik. Ściskam Was bardzo serdecznie. Ja lecę, bo naprawdę niedługo to już po prostu z niczym nie zdążę. To piszcie komentarze, kciukujcie, subskrybujcie i dziękuję, że jesteście ze mną w każdym filmiku. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.